Serdecznie Was dzisiaj witamy w plenerze ze Skoczowskiego Rynku. Małgorzata Sztyler-Furmaniuk i Jacek Pożycki. Wszystko się zgadza. Ja mam, Gosiu, taką prośbę, bo to, co zobaczyli Państwo rano, może powodować, że dzisiaj może trochę poważniej zróbmy ten drugi odcinek i zróbmy coś tak bez gańby, co? Zróbmy bez gańby. Posłuchajcie, jak żeście nas jeszcze nie widzieli, w takich wyjątkowych sytuacjach, co Janek Bacza nas filmował, to se obejrzyjcie do południa, mamy pryma aprylisowy odcinek specjalnie dla Was. A teraz już normalnie. Miejmy nadzieję, że świąteczny. Tak, świątecznie, z życzeniami. Zacznę od takiego właśnie specjalnego wiersza o tytule Gańba. Dyć ta zima bez gańby, nie wie bez kuryja, że mo nas już łopuścić, bo chneda apryla. A ta stwora furt bruździ wiosence w pogodzie. Nie pozwoli zapomnieć o śniegu i mrozie. I dawno nieoszkliwie ludziską we znaki. Ziąb ciągnie nam do chałup, a śniegowe płatki pospół z deszczem na drogach robią ślizgawice. Zasypane chodniki i miejskie ulice. A tu nie ma widoku, na jaki łocie plyni. Pakuj zimo manatki, jeśli moż sumieni. I bier się już nam do drogi tam, kaj twoje miejsce. Mrozuj se na Grenlandii albo na Alasce. To już nic tu po tobie. No wiosny potrzeba, słonka, ciepłych promieni, pogodnego nieba. Był to fragment wiersza Jana Chmiela z tomiku Do Rymu po naszemu. Teraz bez gańby i już ze słoneczkiem wiosennym zaczynamy życzenia. Gosiu, to teraz wiem, dlaczego lodowisko zostało zdemontowane, bo poprosiłaś o to wierszem i dzięki temu ta wiosna nawet pierwszymi promikami słońca nas ogrzewa. Zobaczymy, jak długo. Tak, tym wierszem bez gańby zakleła już teraz to wszystko, żeby było tylko wiosennie. I żeby były jajka i zając. Tak. Dobrze. Zaczynamy. I życzenia. Pierwsze życzenia. Wędrują do Niemiec. 26 marca swoje 60. urodziny obchodziła pani Helena Kocjan z Mönchengladbach. Dlatego wszystkiego najwspanialszego z okazji urodzin, realizacji zamierzonych planów i miłości, samych słonecznych dni, mnóstwo uśmiechów, jeszcze więcej radości i poczucia spełnienia. Życzą Ci Zosia, Andrzej i Marta ze Skoczowa. W czwartek 29 marca urodziny obchodził Piotr Paszyna ze Skoczowa. Piotrze, z okazji Twojego święta wielu łask od Boga, zdrowia, pociechy z dziecek i wielu dobrych akordów na Twojej muzycznej ścieżce życia. Życzą znajomi ze Skoczowa. Dzień później, bo 30 marca, urodziny świętował Andrzej Ochodek ze Strumienia. Panie redaktorze, wiele zdrowia, poczucia humoru i pomysłów na materiały. Życzą koledzy dziennikarze ze Śląska Cieszyńskiego. Także w piątek 30 marca urodziny obchodziła Oktawia Starnowa. Z tej okazji kolega z akademika składa Ci najserdeczniejsze życzenia. Dużo zdrowia, wielu chwil odpoczynku w tym wyczerpującym macierzyństwie i całe morze radości i szczęścia. Spełnij wszystkie swoje marzenia i do szybkiego zobaczenia. A teraz mamy życzenia z bardzo daleka, bo aż z Kanady. Z okazji zbliżających się świąt Wielkiej Nocy dla Państwa Oleczków i Jedeczków z Cieszyna życzenia wszelkiej pomyślności, zdrowia i radości życzy Zbyszek i Danka z Wiktorii. Dla cioci Zosi, wujka Janka i całej rodziny Małgosi, Grażyny, Geni i Danusi życzenia spokojnych świąt wielkanocnych przesyła Danka z rodziną z Kanady. 2 kwietnia jutro urodziny obchodzi Marzena Balcar. Z okazji urodzin życzymy Ci, abyś nigdy nie przestała marzyć, bo marzenia pozwalają przetrwać te wszystkie najtrudniejsze chwile, abyś potrafiła dawać radość. Niech Twoje łzy są tylko łzami radości, aby niebo nad Tobą było jaśniejsze i aby otaczali Cię życzliwi ludzie. Niech Twoje życie toczy się tak, jak tego pragniesz. Koleżanki i koledzy z koła PTTK Ślimoki. A teraz czas na dobre słowo dla Marty Szymik, naszej koleżanki redakcyjnej, która 3 kwietnia świętuje urodziny. Marto, wiele radości, Bożego błogosławieństwa i wielu ciekawych pomysłów na materiały. Tego życzą Ci koledzy z portalu Śląska Cieszyńskiego OX.pl. Serdecznie Wam za dzisiaj dziękujemy. A teraz wracamy do stołu. My oczywiście pamiętajmy, że
czas świąt to tak naprawdę czas spędzony z najbliższymi. I to jest chyba najważniejsze, żeby mieć czas dla naszych rodzin. Tak po prostu. Gosia, ja czekam na wodę, bo chcę Cię wrzucić. Ja wiem, że miał być nieplanowane, ale ta woda z lodowiska jakoś tak długo, długo spływa. Przypominam Ci, że lany poniedziałek je jutro. Nie wiem, czy będzie już woda, ale możemy sobie to odsunąć w czasie. Tak, zatem... możemy przyjść jutro. Tak. I będziesz tutaj w tej fontannie nam pięknie się prezentowała, tak jak zawsze. Nie zawsze w fontannie. Tak. Życzymy Wam wszystkiego dobrego. Miejcie się dobrze. Zapraszamy oczywiście do składania życzeń za naszym pośrednictwem. Pamiętajcie, nasz mail życzenia@ox.pl. Do widzenia i miejcie się jak najlepiej. A dla wszystkich piosenka. Powiedz mi, czemu jest aż tyle zła? Czemu żonę z mężem dzieli grat? Gradnie dobrych słów i kamieni, rzuconych wbrew odwiecznej nadziei. A ja muszę tylko bezczynnie stać. Czekać, aż w końcu zbawisz nas. Oh, oh. Powiedz mi, czemu krzywda dzieje się? Muszę